W Nożem i Widelcem dziś dania do zakochania lub takie, z którymi warto podzielić się z najbliższymi. Szef kuchni Rafał Godziemski zaczyna od delikatnego gulaszu z policzków. Właśnie ten przepis najbardziej lubią jego dzieci. Do mojego gulaszu potrzebuję dobrej jakości mięsa. Chodzi o to, aby gulasz był bardzo delikatny. Pokroję w kosteczkę i ląduję w misce. Delikatnie doprawię majerankiem, nie za dużo. Szczypta pieprzu. Na patelnię wleję odrobinę oleju, niech już się rozgrzeje. Opruszę troszeczkę mąką. Znowu wymieszam. I tak przygotowane mięso włożę na patelnię, aby je obsmażyć na złoty kolor. W międzyczasie pokroję cebulę w kostkę. Tak samo pokroję marchewkę. Najciekawsze w gotowaniu dla dzieci jest to, że nie musimy używać nie wiadomo ilu produktów do wykonania dania. Wystarczy kilka, ale bardzo dobre. Mięso już zaczyna nabierać ładnego złotego koloru. Dorzucę cebulkę. Będę smażył tak długo, aż cebulka będzie bardzo brązowa. Chciałbym, aby nie było jej widać w gulaszu, ale dała pyszny smak. Mięso już ma taki kolor, jaki chcę. Dodam łyżkę masełka. Cebulka ma piękny, brązowy kolor. I dorzucę marchew. Prześlizgnę ją po patelni. Całość przykryję wodą. Dodam listek laurowy. I będę tak długo dusił, aż mięso będzie bardzo miękkie. Mięso już jest idealnie miękkie. Sos pięknie odparował. Troszkę się zagęścił. Dodam odrobinę mąki, opruszając gulaszyk. Na koniec świeżo pokrojona pietruszka. Prosty, ale smaczny. To jest najważniejsze. Mięso musi być bardzo miękkie, warzywa również. Przygotuję jeszcze warzywa w bułce tartej. Potrzebuję garnek, moje ulubione masełko, taka uczciwa łyżka. Roztopię je, ale nie spalę. Do roztopionego masła dodam odrobinę bułki tartej. Przyrumienię ją lekko, dzięki czemu będzie miała bardzo przyjemny smak. Jeszcze troszkę. Do tak przyrumienionej bułki dodam krążki pora, wcześniej ugotowany lekko brokuł i groszek zielony. Szybko ogrzeję warzywa i tak naprawdę one już są gotowe do podania. Czas ułożyć wszystko na talerz.
Na talerz użyłem ziemniaki. Pachnący gulasz z sosem. Warzywa otulone bułką tartą. I groszek. Wszystkie zdrowe warzywa zostały przemycone na talerz. Jestem przekonany, że będą smakowały moim dzieciom. Trochę dekoracji. Proste, smaczne, ale produkty użyliśmy z najwyższej półki. Dzieci na to zasługują. Czas teraz na sprawdzone i łatwe w przygotowaniu kruche ciasteczka Aleksandry Sowy-Trzebińskiej. Kształt, rzecz jasna, nieprzypadkowy. Zaczynamy maślany i doskonały przepis. Do miski wsypujemy 4 składniki. Mąkę, wcześniej oczywiście przesianą, cukier puder, jedno jajko. Jak zwykle do miseczki, zanim dodamy, do suchych składników, aby nie ryzykować tym, że będzie popsute. I masło. I ziarenka z połowy laski wanilii. I zaczynamy łączyć składniki. Tak wyrobione ciasto owijamy folią spożywczą i wkładamy do lodówki na minimum godzinę, aby dobrze się nam schłodziło. I tak schłodzone ciasto wałkujemy. I wycinamy serduszka dla ukochanej osoby. W domu miałam jeszcze mniejszą foremkę do serduszek, dlatego zrobię mniejszy wzór na naszych ciasteczkach. Wycinamy duże i zaznaczamy małe. Za chwilę zobaczycie, jak to będzie śmiesznie wyglądało po upieczeniu. Nasze serduszka wyłożymy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Tak przygotowane ciasteczka pieczemy przez 10-15 minut w temperaturze 180 stopni.
Teraz pozostaje nam tylko przełożyć nasze jeszcze troszeczkę ciepłe ciasteczka na talerz. Pamiętajcie, że nie możemy ich przekładać gorących, bo jeszcze wtedy są plastyczne. Można je zjeść samemu lub podarować ukochanej osobie. Nożem i widelcem na antenie Telewizji Polskiej i w internecie. Program można także znaleźć na kanale na YouTube. Do zobaczenia.